Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem rad, że ponownie mogę się spotkać w ramach cyklu wykładów wygłaszanych na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Nasze ostatnie spotkanie miało charakter rocznicowy. Było powiązane z okrągłą stuletnią rocznicą odzyskania niepodległości i powrotu Bydgoszczy oraz Pomorza do macierzy. Dzisiejszy wykład jest w jakiejś mierze również rocznicowy, ponieważ będzie dotyczył uchwalenia niemalże dokładnie 100 lat temu, za tydzień upłynie owe 100 lat, Konstytucji z 1921 roku, nazywanej Konstytucją Marcową. Była to konstytucja bardzo ważna dla procesu formowania się państwa polskiego po I wojnie światowej, państwa budującego podstawy swojej niepodległości w tamtym okresie, to znaczy w marcu 1921 roku, korespondowała ona jeszcze z innymi ważnymi wydarzeniami, jakimi był traktat Ryski kończący wojnę z Sowietami oraz plebiscyt na terenie Górnego Śląska, który w jakiejś mierze decydował o przynależności tego regionu do Polski. Proszę Państwa, Konstytucja jest aktem niezmiernie ważnym, dlatego że zawiera ona podstawowe zasady organizacji państwa. My różnie oceniamy funkcjonujące konstytucje. Na ogół Konstytucja Marcowa jest oceniana bardzo pozytywnie, bardzo wysoko, jednak musimy zawsze zdawać sobie sprawę z tego, że nawet najlepsza konstytucja nie usuwa różnych zagrożeń, zwłaszcza wtedy, jeżeli nad interesem publicznym góruje interes partyjny bądź interes jednostek, albo kiedy mamy do czynienia po prostu z niewystarczającą kulturą polityczną. Takie zagrożenia dały sobie znać zarówno w okresie międzywojennym, jak wiemy, Konstytucja Marcowa została już wkrótce zakwestionowana, ale także i z tymi zagrożeniami możemy się spotykać i w czasach bardziej nam współczesnych niemalże dziś. Proszę Państwa, nie jest łatwo zaprezentować jakby w ramach wykładu, atrakcyjnego wykładu, taki typowy temat politologiczny. Ja zawsze staram się tematy te ubarwić jakimiś pokazami filmowymi bądź co najmniej prezentacjami. No niestety niewiele takich filmów zachowało się, które odnoszą się do aktu uchwalenia Konstytucji. To był czas, kiedy jeszcze nie działała agenda filmowa Polskiej Agencji Telegraficznej. To dopiero późniejsze lata, ale odnalazłem takie dwa krótkie fragmenty filmu, których jeden odnosi się do otwarcia Sejmu Ustawodawczego, a drugi specjalnie wykonany przez biuro sejmowe pokazuje właśnie początki pracy Parlamentu II Rzeczypospolitej oraz uchwalenie Konstytucji Marcowej i za chwilę owe fragmenty Państwu udostępnię. A oprócz tego przygotowałem specjalną prezentację, którą będę się posługiwał, która w jakiejś mierze będzie zastępowała także obraz mojej mówiącej osoby odpowiednimi zapisami. I może właśnie rozpocznijmy od owej prezentacji, którą dla Państwa przygotowałem taką typową metodą udostępniania, jaką też przyjęliśmy dla studentów. Rozpocznijmy od pokazu poszczególnych slajdów. A więc może na początek, czym Konstytucja jest. Więc gwoli tylko przypomnienia, że Konstytucja stanowi właśnie zbiór takich najważniejszych zasad, norm, praw i procedur, które regulują sposób funkcjonowania systemu politycznego. A więc określa się tutaj stosunki między poszczególnymi uczestnikami władzy, władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Określa także jakby zasady działania najwyższych organów państwowych, w tym Sejmu i prezydenta, ich powoływanie. No i wreszcie, co jest też niezmiernie ważne, Konstytucja zawiera katalog praw
obowiązków i wolności obywateli, a więc reguluje w jakiejś mierze związek między jednostką a władzą. Przypomnijmy podstawowe dane. Konstytucja marcowa uchwalona została 17 marca 1921 roku, zresztą dokładnie o godzinie 17. Większością głosów, bez ich liczenia, en bloc, przyjęto konstytucję, gdyż za takim rozwiązaniem opowiedziała się zdecydowana większość posłów Sejmu Ustawodawczego. Konstytucja ta składała się z preambuły, takiej uroczystej, oraz ze 126 artykułów podzielonych na 7 rozdziałów. Oczywiście znalazła swoje miejsce w odpowiednim dzienniku ustaw. Kiedy mówimy o uchwaleniu konstytucji z marca 1921 roku, musimy pamiętać o bardzo specyficznych uwarunkowaniach i okolicznościach, które temu towarzyszyły. Dlaczego ta konstytucja marcowa była powszechnie oczekiwana i wręcz konieczna dla dalszego procesu utrwalania niepodległości państwa polskiego? Więc przede wszystkim dlatego, że Polska dopiero narodziła się po bardzo długim okresie niewoli, po niemalże 150 latach zaborów. Była teraz składana w sposób bardzo mozolny z trzech bardzo różnych organizmów, które te organizmy obejmowały odrębne rozstrzygnięcia w zakresie i prawa, i inaczej wyglądał proces organizowania gospodarki, inaczej w ogóle wyglądały także problemy związane z funkcjonowaniem społeczeństwa. Trzeba było to wszystko scalić, a takie zadanie no, bardzo w wielkim stopniu ułatwiłaby konstytucja. A więc dla procesu konsolidacji państwa, utrwalenia jego niepodległości, przyjęcie w możliwie szybkim tempie konstytucji, która byłaby akceptowana powszechnie, było konieczne. Dalej musimy też pamiętać o tym, że że trzeba było najpierw sformować odpowiednie ciało, organ przedstawicielski reprezentujący społeczeństwo polskie, który by jakby na powstawaniu konstytucji zajął się. W tym celu trzeba było to przedstawicielstwo wyłonić. Taką konieczność rozumiał tymczasowy naczelnik państwa Józef Piłsudski, który jako pierwsze główne zadanie postawił premierowi państwa polskiego Jędrzejowi Moraczewskiemu. To de facto był pierwszy premier, jeżeli nie liczyć epizodu związanego z Ignacym Daszyńskim. Jędrzej Moraczewski był już tym premierem powszechnie uznawanym. Jego rząd powołano dokładnie 18 listopada 1918 roku i zadanie, jakim postawił Piłsudski, było następujące, aby w ciągu 10 dni opracował demokratyczną, nowoczesną ordynację wyborczą, na podstawie której można by wyłonić Sejm Ustawodawczy. I trzeba przyznać, po 10 dniach Jędrzej Moraczewski zameldował naczelnikowi, był bowiem do niedawna podkomendnym naczelnika, zameldował wykonanie zadania, powstała ordynacja, bardzo zresztą rzeczywiście demokratyczna, która umożliwiła wybór przedstawicieli narodu czy społeczeństwa formującego się państwa polskiego. Już w styczniu 1919 roku, 26 stycznia, odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego. No niestety wybory te nie objęły obszaru postulowanego państwa, ponieważ trwały walki o granice właściwie wszędzie, we wszystkich regionach i na północy, a zwłaszcza na wschodzie, ale także i na południu i na zachodzie, akurat przecież powstanie wielkopolskie chociażby. Więc można było przeprowadzić te wybory jedynie na terytorium ograniczonej części państwa, bo nie w części centralnej, na terenach byłego Królestwa Polskiego. Przyjęto jednak zasadę, że do Sejmu Ustawodawczego włączono także posłów polskich, którzy reprezentowali społeczność polską w parlamentach państw zaborczych, a ponadto przyjęto także zasadę dokooptowania do Sejmu
posłów, którzy będą wybierani w tak zwanych wyborach uzupełniających w tych częściach kraju, gdzie nastąpiła już stabilizacja i można było proces wyborczy odbyć. A więc to były te uwarunkowania. Widzimy niełatwe uwarunkowania, w wyniku których powstawał Sejm Ustawodawczy, który miał zająć się procesem przyjęcia konstytucji. I już w lutym 1919 roku zebrał się Sejm Ustawodawczy na pierwszym posiedzeniu. To inauguracja posiedzeń tego Sejmu była niezwykle uroczysta. Za chwilę Państwo zobaczycie to na filmie, który przygotowałem. A jednocześnie 20 lutego przyjęto tymczasową konstytucję przez Sejm Ustawodawczą, w której stwierdzono, że władzę suwerenną i ustawodawczą w państwie pełni Sejm Ustawodawczy. Ustawy ogłasza marszałek z kontrasygnatum naczelnika państwa i odpowiedniego ministra. W sprawie pozycji Józefa Piłsudskiego jako naczelnika państwa powiedziano, że jest on przedstawicielem państwa i najwyższym wykonawcą uchwał Sejmu, a więc jak widzimy forsowano jednak ideę przewagi Sejmu nad innymi władzami. Ja pozwolę sobie teraz może pokazać ów film, o którym wzmiankowałem. Wraz z dźwiękiem, to dźwięk to muszę tutaj specjalnie na pulpicie ustawić, ale już mamy, także prac Sejmu Ustawodawczego oraz przygotowywaniu konstytucji marcowej. Także mówi film przygotowany przez wspomniane biuro sejmowe i może właśnie teraz z kolei fragment tego filmu Państwu. Thank you. Zakończenia I wojny światowej. Jednym z pierwszych aktów tymczasowego naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego było ogłoszenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Pierwsze wolne wybory odbyły się 26 stycznia 1919 roku.
Trzy miesiące po odzyskaniu niepodległości, 10 lutego, zebrał się w Warszawie przy ulicy Wiejskiej suwerenny parlament ogólnopolski, najwyższy organ władzy niepodległej Rzeczypospolitej. W czasie inauguracji naczelnik państwa Józef Piłsudski podkreślał, iż Sejm znowu będzie domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem. Wznowienie prac Sejmu po 127 latach przerwy spotkało się z problemami natury lokalowo-technicznej. Stolica Polski, Warszawa, nie dysponowała odpowiednim gmachem. W bardzo szybkim tempie adoptowano do tych potrzeb zbudowany w połowie XIX wieku kompleks zabudowań Instytutu Szlacheckiego, a później Aleksandryjsko-Maryjskiego Instytutu Wychowania Panien. Na salę obrad przeznaczono pomieszczenie byłej sali jadalnej Instytutu. Dopiero po kilku latach, między 1925 a 1928 rokiem, według projektu architekta Kazimierza Skurewicza, wzniesiono kompleks gmachów ze specjalnym miejscem obrad plenarnych, obszerną amfiteatralną aulą nakrytą przeszklonym, stożkowatym dachem. Od razu też przystąpiono do organizacji biblioteki parlamentarnej, której zaczątkiem stały się m.in. księgozbiory Galicyjskiego Sejmu Krajowego oraz Koła Polskiego w parlamencie austriackim. Także organizację sejmowych służb stenograficznych i sprawozdawczych Sejmu zapewnił doświadczony zespół stenograficzny Sejmu Galicyjskiego ze Lwowa. Ulica Wiejska stała się stałym adresem polskiego Sejmu. W pierwszym Sejmie Niepodległej Polski zasiadało 432 posłów. Działalność odrodzonego Sejmu, zwanego Sejmem Ustawodawczym, nawiązywała do polskich tradycji. Jednocześnie zaczęto kształtować nowe obyczaje parlamentarne. Przyjęto m.in., że na każdym posiedzeniu Izby istnieje ustalony porządek dzienny i że głos można zabierać tylko w sprawach tym porządkiem objętych. Określono reguły wnoszenia interpelacji i przedkładania wniosków poselskich, a także formy wnoszenia poprawek do rozpatrywanych ustaw. Po dwóch latach pracy, 17 marca 1921 roku, Sejm uchwalił konstytucję zwaną powszechnie Konstytucją Marcową. Konstytucja Marcowa była jednym z najnowocześniejszych aktów ustawodawczych na świecie. Artykuł 2 Konstytucji głosił: organami narodu w zakresie władz ustawodawstwa są Sejm i Senat. W zakresie władzy wykonawczej prezydent Rzeczypospolitej łącznie z odpowiedzialnymi ministrami. W zakresie wymiaru sprawiedliwości niezawisłe sądy. Ważną częścią Konstytucji były jej postanowienia dotyczące praw i swobód obywatelskich. Konstytucja deklarowała równość obywateli wobec prawa bez względu na pochodzenie, narodowość, wyznanie, prawo swobodnego wyrażania przekonań, wolność sumienia i wyznania oraz inne prawa i wolności. Sejm okresu międzywojennego. Tak, to był więc fragment owego filmu. I teraz może ja powrócę do prezentacji. Mamy tutaj fragment wystąpienia naczelnika państwa z okazji inauguracji prac Sejmu Ustawodawczego. I tutaj właśnie naczelnik zwraca się do posłów, przedstawicieli narodu, aby w krótkim czasie dali podstawy dla jego niepodległego życia w postaci prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej
Polski. Więc naczelnik, jak widzimy, bardzo docenił potrzebę wypracowania konstytucji. Marszałkiem Sejmu Ustawodawczego został wybrany Wojciech Tronczymski, polityk narodowej demokracji, związany z Wielkopolską. I teraz przyjrzyjmy się może na chwilę pracom kodyfikacyjnym, które przebiegały w warunkach dosyć skomplikowanych ze względu na okoliczności, o których wspominałem. No warto by jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że Sejm Ustawodawczy wybrany w styczniu 1919 roku był bardzo zróżnicowany politycznie. Byli w nim reprezentanci zarówno zaliczani do stronnic politycznych prawicowych, jak i do centrum oraz do lewicy. Niewielką przewagę mieli posłowie prawicy, ale szczęśliwie w okresie kadencji Sejmu Ustawodawczego rozbudowały się wpływy centrum. I dzięki temu silnemu centrum było chyba, jak się wydaje, wypracowanie kompromisów, znalezienie jakiegoś modus vivendi pomiędzy postulatami bardziej skrajnymi, reprezentowanymi na przykład przez prawicę lub z drugiej strony przez lewicę. Sejm wyłonił specjalny organ, który miał zająć się uchwaleniem konstytucji. Była to Komisja Konstytucyjna, której kolejno przewodniczyli Władysław Sejda, Maciej Rataj, a ostatnim jej przewodniczącym był Edward Dubanowicz. Sekretarzem Komisji Konstytucyjnej był Mieczysław Niedziałkowski, wówczas jeszcze bardzo młody polityk Polskiej Partii Socjalistycznej, który te swoje doświadczenia z prac w Komisji Konstytucyjnej między innymi opisał w broszurze wydanej w roku 1930 pod tytułem Demokracja parlamentarna w Polsce. Jak toczyła się owa demokratyczna debata konstytucyjna? Więc przede wszystkim musielibyśmy zwrócić uwagę, że na ową ostateczną wersję konstytucji złożyły się dokonania bardzo wielu polityków, prawników czy publicystów, którzy podjęli się przygotowania jakichś ogólnych zarysów konstytucji, różnych projektów. Zresztą Sejm Ustawodawczy dawał takie możliwości zgłaszania przeróżnych propozycji. I tak na początek aktywność wykazał rząd Ignacego Paderewskiego. Paderewski zastąpił Jędrzeja Moraczewskiego jeszcze na początku 1919 roku, został premierem i z jego inicjatywy utworzono biuro konstytucyjne przy Prezydium Rady Ministrów, do którego wkrótce wpłynęły projekty głównie tak zwane partyjne bądź indywidualne. No między innymi jako pierwsze wpłynęły projekty Józefa Buzka, który przygotował na użytek Biura Konstytucyjnego tak zwany projekt amerykański, gdyż w dużej mierze wzorował się na rozwiązaniach Stanów Zjednoczonych Ameryki. No przede wszystkim ta idea pewnej federacji państwowej. Dalej wpłynął projekt Mieczysława Niedziałkowskiego, miał on ledwie 20 parę lat. Wówczas był to projekt dość radykalny społecznie, stąd nazwano go projektem ludowym. I wreszcie projekt Władysława Wróblewskiego, który zapożyczał swoje jakby koncepcje głównie z rozwiązań ustrojowych III Republiki Francuskiej. Ponadto rząd powołał do życia tak zwaną ankietę w sprawie projektu konstytucji RP, czyli chodziło tutaj o pewne ciało, które miało się zająć jakby no, oceną wpływających projektów, ale w rezultacie wypracowało swój własny projekt. Na czele ankiety stał profesor Michał Bobrzyński. O, właśnie profesor Michał Bobrzyński. Był to jednak projekt dość konserwatywny i dlatego nie został zaakceptowany przez ogół posłów, no na ogół profesura, zwłaszcza starsza profesora jest przynajmniej ustrojowo taka bardziej konserwatywna i stąd też ten projekt nie spodobał się, zwłaszcza przedstawicielom stronnic bardziej radykalnych. I wreszcie, jak już wspominałem o tym, że Sejm powołał komisję konstytucyjną, ta komisja przystąpiła do bardzo
takich aktywnych prac, intensywnych, szczególnie od połowy 1919 roku. No niestety nastąpiła dosyć długa przerwa w roku 1920, która była spowodowana niekorzystnym przebiegiem wojny polsko-sowieckiej i dopiero po ustaniu niebezpieczeństwa w końcu 1920 roku nastąpił znów powrót do bardzo intensywnych prac. I do Komisji Konstytucyjnej wpłynęły między innymi projekty tak zwane partyjne, czyli przedstawiane przez poszczególne partie, między innymi Władysław Wakar w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie złożył taki dosyć ogólnikowy, ale zarazem radykalny projekt ustawy konstytucyjnej. W imieniu posłów socjalistycznych powtórzył już de facto swoją wcześniejszą inicjatywę. Mieczysław Niedziałkowski postulował między innymi wprowadzenie w miast Senatu Izby Pracy i wreszcie projekt także przedłożyła najsilniejsza frakcja partyjna Związku Ludowo-Narodowego, czyli Narodowej Demokracji. Sprawozdawcą był poseł Stanisław Głombiński. Wpływały także projekty prywatne, to może dzisiaj dziwić, ale tych projektów było co najmniej kilka. Tutaj wymieniam chociażby projekty Stanisława Chłaski, Józefa Polaka, Stanisława Jankowskiego czy Józefa Buzka. Brano pod uwagę te projekty, ale oczywiście Komisja Konstytucyjna wypracowywała ostateczną wersję. Nie było to proste, ponieważ okazało się, że nastąpiło zderzenie bardzo znaczących różnic w poglądach, których nośnikami byli przedstawiciele poszczególnych frakcji parlamentarnych, poszczególnych partii. No chyba takim przedmiotem najbardziej zajadłego sporu była sprawa struktury samego parlamentu, a więc czy parlament miał być jednoizbowy, czy dwuizbowy, czy ewentualnie tą drugą izbą miał być Senat, ewentualnie proponowano jakieś inne ciało w postaci na przykład wspomnianej Izby Pracy czy Izby Rolniczej. Tutaj pomysły były różne, albo po prostu parlament jednoizbowy. Dalej był problem relacji między Senatem a Senatem. Występowały różnice dotyczące statusu innych organów państwowych, w tym zakresu władzy prezydenta, sposobu jego wyboru, kim on miał w ogóle być, więc na przykład forsowano zasadę, że prezydentem mógł być wyłącznie katolik. Dalej spory dotyczyły zakresu praw mniejszości, związków wyznaniowych, roli kościoła katolickiego jako tego kościoła dominującego w państwie, czy wreszcie zakresu różnych rozwiązań w zakresie spraw socjalnych i samorządowych, a nawet określenia jakby funkcji państwa liberalnego czy bardziej konserwatywnego. Czyli spory po prostu były bardzo namiętne. Nieustannie zgłaszano różne nowe propozycje, dokonywano obstrukcji typowej parlamentarnej. Często poprawki przechodziły większością zaledwie jednego, dwóch głosów. Było widoczne, że uchwalenie ostatecznego aktu konstytucyjnego wymaga pewnego kompromisu i na szczęście posłowie na taki kompromis się zdecydowali i 17 marca, kierując się też w jakiejś mierze interesem państwa, otóż zbliżały się te wydarzenia, o których na początku wspominałem, traktat ryski, a zwłaszcza plebiscyt na terenie Górnego Śląska i chciano chociażby ludności tego regionu dać dodatkowy atut w postaci głosowania na nowoczesne państwo, które posiada swoją demokratyczną konstytucję. I stąd też takie nagłe przyspieszenie, przegłosowanie kompromisowych różnych poprawek. Każda ze stron nieco zrezygnowała ze swoich wcześniejszych postulatów. Na przykład prawica zrezygnowała chociażby z upierania się przy tych specjalnych właściwościach prezydenta. Wchodziły także w grę pewne taktyczne uwarunkowania, na przykład
Spodziewano się powszechnie, że prezydentem może zostać Piłsudski, który był, jak wiadomo, przeciwnikiem obozu narodowej demokracji, stąd nastąpiło jakby takie odwrócenie sympatii. Lewica, która generalnie opowiadała się zawsze za nieco słabszą władzą wykonawczą, za poszerzeniem zakresu praw i wolności, a generalnie także za słabszą prezydenturą, upatrując jednak w Piłsudskim tego prezydenta, człowieka, który był związany przez długie lata z lewicą, była skłonna tutaj przyznać prezydentowi nieco szerszy zakres kompetencji. Natomiast prawica, wyznając poglądy niemalże odwrotne, w tym przypadku jednak opowiadała się za ich uszczupleniem. I 17 marca ostatecznie konstytucja została przegłosowana, o czym zawiadomił marszałek Sejmu Wojciech Trąbczyński, jakby w swoich słowach podnosząc wagę tego aktu. Ustawa została bardzo szybko opublikowana. Od właśnie tutaj mamy jedną z takich pierwszych publikacji konstytucji uchwalonej w dniu 17 marca. Możemy tutaj zobaczyć ową uroczystą preambułę, czyli taką jakie wprowadzenie do konstytucji, które zawierało odniesienia do Boga Wszechmogącego, dziękowano mu za jego jakby opiekę, co umożliwiło odrodzenie niepodległości państwowej. Była także mowa o nawiązaniu do dawnej tradycji, chociażby do Konstytucji 3 maja, którą przyjęło państwo w upadku de facto pierwszej w Europie konstytucji. Przyjrzyjmy się na chwilę z najważniejszym zapisem konstytucji marcowej, konstytucji, którą już teraz możemy ocenić jako konstytucji bardzo postępowej i demokratycznej, odpowiadającą aspiracjom polskiego społeczeństwa. Więc ta konstytucja, jak już mówiłem, zawierała 126 artykułów, zapisy dekretowały przyjęcie republikańskiej formy rządu, zwierzchnictwo narodu, następnie zasady demokracji parlamentarnej, trójpodział władzy z przeważającą rolą władzy ustawodawczej nad władzą wykonawczą i władzą sądowniczą i wreszcie rozbudowane prawa obywatelskie. I tak władza ustawodawcza, ona składała się, czy należała do parlamentu dwuizbowego. Kadencja parlamentu trwała 5 lat. Sejm składał się według ordynacji z 444 posłów, a Senat z 1/4, czyli 111 senatorów. Parlamentarzyści byli wybierani w wyborach, które można uznać za w pełni demokratyczne, gdyż były to wybory pięcioprzymiotnikowe. Najbardziej istotny przymiotnik to wybory były po prostu proporcjonalne, czyli tyle mandatów w Sejmie czy Senacie, ile poparcia, gdyby rozpatrywał to pod kątem partyjnym. Czynne prawo wyborcze ustalono dla Sejmu 21 lat, dla Senatu 30 lat, zaś bierne, czyli możliwość piastowania mandatu poselskiego bądź w Senacie, zasiadania w Senacie na 25 i odpowiednio 40 lat. Podkreślę to, że już ta ordynacja z roku 1918 dawała pełnię praw wyborczych kobietom, co nie było wtedy jeszcze regułą w Europie. Raczej można powiedzieć, że było to rozwiązaniem stosunkowo wyjątkowym. Polska była pionierem w tym zakresie. No i bardzo istotne, że parlament pełni wiele funkcji. No przede wszystkim była to funkcja ustawodawcza i uchwałodawcza, ale także miał te właściwości kreacyjne i kontrolne. Określono możliwość zmiany konstytucji. Po pewnym okresie Sejm mógł dokonać takiej zmiany bez udziału Senatu. Drugi raz rzędu, 3/5 głosów, ale generalnie tylko wtedy, kiedy za tym opowiedziało się 2/3 posłów. To potem będzie zresztą miało pewne swoje konsekwencje związane z uchwaleniem następnej konstytucji, konstytucji kwietniowej, za pomocą pewnych sztuczek i forteli. Proszę Państwa, władza wykonawcza w konstytucji została przyznana tutaj prezydentowi i rządowi. Prezydent,
którego kadencja trwała 7 lat, mianował prezesa Rady Ministrów w uzgodnieniu z Sejmem oczywiście, mianował poszczególnych ministrów, zachował zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, chociaż nie był wodzem naczelnym. Następnie mianował sędziów, miał prawo łaski, przyjmował ambasadorów, zamykał i otwierał sesje Sejmu, publikował ustawy, ale jednocześnie też odpowiadał przed Trybunałem Stanu. Generalnie można powiedzieć, że prezydent jednak według Konstytucji Kwietniowej miał kompetencje dość ograniczone, raczej sprowadzające się do takich wszystkich typowych działań o charakterze reprezentacyjnym. Władza wykonawcza należała także do Rady Ministrów, która była emanacją większości parlamentarnej. Rada Ministrów realizowała ustawy sejmowe, kierowała polityką zewnętrzną i wewnętrzną państwa, wydawano rozporządzenia i uchwały. Poszczególni ministrowie kierowali resortami, byli odpowiedzialni przed Sejmem. Sejm mógł zgłosić na przykład wotum nieufności wobec całego rządu bądź wobec poszczególnych ministrów i wreszcie także członkowie rządu odpowiadali przed Trybunałem Stanu. A tutaj w swojej prezentacji uwzględniłem fotografię pięciu pierwszych premierów rządów II Rzeczypospolitej w kolejności Jędrzej Moraszewski, Ignacy Paderewski, Leopold Skulski, Władysław Grabski i Wincenty Witos, za czasów którego została przyjęta konstytucja marcowa. No i wreszcie w ramach trójpodziału władzy trzecim takim organem była, trzecim uczestnikiem tej władzy była władza sądownicza. Wyróżniano w konstytucji trzy piony sądownictwa, więc sądy powszechne, administracyjne i wojskowe. Szczególnym typem sądu był Trybunał Stanu, który, jak już wiemy, mógł pociągnąć do odpowiedzialności konstytucyjnej i prezydenta, jak i poszczególnych ministrów. W konstytucji, co jest godne podkreślenia, bardzo szeroko zapisano prawa, może w mniejszym nieco zakresie obowiązki obywatelskie. I tutaj widzimy, że te prawa, no to między innymi przede wszystkim równość wobec prawa, sformułowano zasady ochrony życia i zdrowia, niezależnie od pochodzenia, narodowości, języka, rasy lub religii. No dalej odrzucono uznanie przywilejów rodowych i stanowych, a więc właściwie de facto, chociaż tak naprawdę wcale to nie nastąpiło, odrzucano te jakby no, przywileje związane z pochodzeniem, z chlubieniem się pochodzeniem szlacheckim. Dalej konstytucja zawierała zasady ochrony własności prywatnej, zawierała warunki ograniczenia praw obywatelskich, dawała obywatelom możliwość, no, czy wolność myśli, wyrażania przekonań, wolność zgromadzeń, pisania petycji, wolność badań naukowych i publikacji ich rezultatów i wreszcie prawo do wynagradzania szkody wyrządzonej przez państwo. Także był pewien katalog obowiązków zakreślony w konstytucji, ale proszę zwrócić uwagę, że tych obowiązków jak gdyby było już znacznie mniej. One sprowadzały się do przestrzegania prawa, ponoszenia ciężarów publicznych, świadczeń, szanowania władzy, no i także wpisano obowiązek edukacji, zresztą edukacja w szkołach państwowych miała być bezpłatna. Więc to były takie podstawowe kwestie, które wpisano do konstytucji. Jeszcze może na jedną rzecz bym zwrócił uwagę, mianowicie, że w rozdziale trzecim, w artykułach od 65 do 73 zapisano różne elementy związane z funkcjonowaniem samorządu. Zarówno samorządu terytorialnego, jak i samorządu gospodarczego. Nastąpiła tutaj decentralizacja państwa przez podział terytorialny. Utworzono ostatecznie 16 województw. Dopiero od 26 roku funkcjonowało 16 województw. Wcześniej było ich nieco mniej. Ostatnim województwem było województwo wileńskie, które sformowano i oprócz tego podzielono także państwo na około 270 powiatów ziemskich i grodzkich. Tutaj liczba zmieniała się w ramach poszczególnych województw oraz powiatów funkcjonowały
samorządy, które uposażono w dość szeroki zakres kompetencji, określając także źródła ich dochodów. To było bardzo ważne, a więc decentralizacja państwa przez możliwość działania owych samorządów. I na koniec prezentacji chciałbym jeszcze zwrócić uwagę państwa na jakby doniosłość tego aktu, który był doceniony już wówczas przez współczesnych, więc tutaj na przykład takie relacje gazet warszawskich na okoliczność uchwalenia konstytucji, społeczeństwo szło na ulicę wręcz, trotuary przepełnione były publicznością, balkony, okna zasiane tysiącami głów, relacjonowała prasa, rozbrzmiewały różne okrzyki, ponadto orkiestry także grały ciągle pieśni narodowe, odbywały się różnego rodzaju demonstracje, pochody i manifestacje społeczeństwa z tego powodu. Od tutaj na przykład taka informacja Gazety Warszawskiej Te Deum Laudamus, a więc informacja do mieszkańców stolicy o uchwaleniu konstytucji i organizowaniu z tego powodu właśnie manifestacji narodowej. No trochę z przykrością przeglądałem prasę lokalną, na przykład Dziennik Bydgoski, no, który jednak sprawie uchwalenia konstytucji nie poświęcił aż tak dużo uwagi. Raczej uwaga tego tytułu prasowego koncentrowała się wówczas bardziej na kwestiach narodowych związanych z plebiscytem na terenie Górnego Śląska. Kilka fotografii z sali sejmowej, to tak wtedy mniej więcej wyglądało w okresie uchwalenia konstytucji ogół posłów w sali sejmowej, tej jak wiemy jeszcze tymczasowej, to jeszcze nie jest obecny gmach Sejmu, od właśnie tutaj wizerunki poszczególnych posłów w głównej sali obrady Sejmu Ustawodawczego, od właśnie przemawiający naczelnik państwa Józef Piłsudski. Tutaj taka karykatura nieco późniejszego okresu, która no, pokazuje jednak no, te dyskusje, które toczyły się i pewno jednak mimo wszystko może nie tyle niechęć, to dystansowanie się marszałka Józefa Piłsudskiego, który no, nie był zachwycony zwłaszcza zapisami w konstytucji, które ograniczały rolę głowy państwa oraz rolę w ogóle władzy wykonawczej. Jak wiemy, dokonując zamachu majowego w roku 1926 wyszedł z ram konstytucji marcowej i właśnie karykatura na ten fakt mniej więcej wskazuje. Z okazji uchwalenia konstytucji wydano także znaczki okolicznościowe, akurat nawiązywały zarówno do tego aktu, jak i do wcześniej uchwalonej konstytucji majowej z roku 1791. Proszę Państwa, wspominałem już o tym, że konstytucja spotkała się z różnymi ocenami. Nie brakowało także ocen krytycznych. Jednak musimy po latach podkreślić, że właściwie prace nad konstytucją, a także jej późniejsze zapisy w jakiejś mierze uczyły polskich polityków, przyzwyczajały polskie społeczeństwo do trudnej sztuki kompromisu. Każda ze stron musiała w jakiejś mierze ustąpić. Lewica ustąpiła z żądania wprowadzenia do konstytucji na przykład różnych praw socjalnych. Pogodziła się z dwuizbowością parlamentu. Prawica zgodziła się z kolei na szeroki katalog swobód obywatelskich oraz także na pewne jednak zapisy ograniczające własność osobistą, no chociażby tutaj chodzi o reformę rolną. No ponadto także zgodziła się na zmniejszenie uprzywilejowania Kościoła katolickiego. Wspominałem już o tych pewnych obawach związanych z Józefem Piłsudskim. To na pewno skłaniało ją do większych ustępstw. No jednak ogólnie trzeba podkreślić, że uchwalenie konstytucji przebiegało wśród bardzo radosnych nastrojów. Ugruntowywała się wiara w demokratyczną Polskę, w jej powstanie, w jakby życie w państwie nowoczesnym,
państwie, które daje swoim obywatelom bardzo szeroką ochronę ich praw i wolności. W swoim tutaj tym wykazie prezentacyjnym wypisałem kilka opinii, które no, dosyć tak podważają czasami znaczenie owej konstytucji, przede wszystkim akcentując słabość władz wykonawczych. I na koniec bym chciał jeszcze powiedzieć o jednej kwestii, a mianowicie o jakby znaczeniu konstytucji w okresie późniejszym. Mianowicie trzeba powiedzieć, że ta konstytucja miała naśladowców także po II wojnie światowej. Zrobiła swoistą karierę, zwłaszcza w pierwszych latach Polski tak zwanej ludowej. Teoretycznie bowiem obowiązywała w latach 1944-1952. Jednak wówczas, kiedy Krajowa Rada Narodowa no, stwierdziła, że właśnie ta konstytucja będzie podstawą ustroju, to jednocześnie zakładała, że zostaną wprowadzone jedynie podstawowe założenia konstytucji marcowej, co oczywiście było stwierdzeniem bardzo niejednoznacznym, umożliwiało bardzo różne interpretacje. Ponadto nie przywrócono dokładnie zakresu praw, obowiązków obywateli, ograniczono się do takiej ogólnej deklaracji, która wymieniała podstawowe prawa i wolności bez wskazania na ich konkretne gwarancje. No, sądzę, że nie chciano stwarzać takiego bardzo głębokiego rozdziewu, który był charakterystyczny dla tamtych czasów między zapisami konstytucyjnymi a praktyką działania, funkcjonowania. Do konstytucji marcowej nawiązano też na przykład w roku 1982, kiedy powiedziano, że Trybunał Stanu miał między innymi realizować odpowiedzialność konstytucyjną. Natomiast jeszcze większą wagę do zapisów konstytucji marcowej przywiązywano w okresie przemian ustrojowych po roku 1989. Znów ta konstytucja marcowa stała się takim punktem odniesienia w toczących się wówczas debatach, pracach legislacyjnych. Trzeba było na nowo jednak zorganizować ustrój państwa i sięgano po wzorce z II Rzeczypospolitej. Dlatego też ja bardzo często studentom na takich zajęciach dotyczących historii parlamentaryzmu czy historii Polski tamtego czasu mówię, że warto korzystać może szerzej z różnych rozwiązań politycznych II Rzeczypospolitej, gdyż one stały się swoistym punktem odniesienia i wzorcem, z którego czerpano różne pożytki, pomysły i rozwiązania. Oczywiście modyfikowano je do bieżących potrzeb. Generalnie przy pracach nad wypracowaniem obecnie miłościwie nam panującej konstytucji z roku 1997 no, oparto się także na tej liberalnej koncepcji państwa, zagwarantowano szeroki pakiet wolności i ograniczając swobodę działania władz, ale jednocześnie chciano w jakiś sposób dowartościować władzę wykonawczej. Władzę wykonawczą uwidoczniła się taka tendencja, żeby jednak wzmocnić nieco pozycję prezydenta, także prezesa Rady Ministrów i w ogóle Rady Ministrów. Żadne zapisy nie są, jak już powiedziałem następnie, doskonałe, dużo zależy od praktyki bieżącej, od właśnie kultury politycznej, elit, jak i całego społeczeństwa. Kończąc, chciałbym no jednak jeszcze raz docenić wagę tamtych dni sprzed 100 lat, kiedy uchwalono konstytucję marcową. Warto uwzględniać zapisane w niej idee, wartości, warto rozpoznać niektóre zasady funkcjonalne, które wprowadzono w życie, gdyż one w dużej mierze zachowują do dziś swoją aktualność. 100 lat temu weszła w życie konstytucja marcowa, która panowała nam ledwie kilka lat. Wkrótce została w jakiejś mierze zakwestionowana, częściowo w roku 1926 już
wprowadzono poprawkę w postaci noweli sierpniowej. Natomiast w roku 1935 wprowadzono zupełnie inną konstytucję, w której priorytet zyskały władze wykonawcze, ale i ta konstytucja bynajmniej nie była doskonała, powszechnie była kwestionowana poważnie. Nikt nie myślał o jej przywróceniu po II wojnie światowej, jeżeli w ogóle ta konstytucja była uznawana za źródło prawa, to tylko ze względu na kontynuację w ogóle tradycji II Rzeczypospolitej. Dziękuję Państwu za uwagę. Sądzę, że będziemy mieli okazję, może już w lepszych nieco warunkach i okolicznościach, spotkać się ponownie. Dziękuję bardzo.